Siemanko, witajcie w kolejnym newsmagań z Dojcwarem. Dzisiaj została mi taka robota, powiedzmy, najważniejsza do wykonania w ciągniku, bo z grubsza już mamy wszystko ogarnięte. Zostało go postawić tylko na tylnych kołach, a żeby to zrobić, to muszę te gwiazdy dopasować do ciągnika. A żeby to zrobić, to już możecie zauważyć, że została tutaj środek wycięty plazmą, ponieważ te środki nie pasowały. Tak, z dwóch gwiazd zostało to wycięte na średnicę 30 cm. Ktoś kiedyś też tak robił, też było wycinane i wspawywane. Przednie też są przerabiane. Także jak widzicie, nikt się nie zastanawia, czy pasują, czy nie pasują, tylko każdy sobie robi. Ja tutaj mam, pochwalę się wam, takie krążki już dorobione, wycięte na laserze, że tutaj jest precyzja, nawet jeżeli chcemy, to i pół milimetra nie przeszkadza. Otwory są wycięte od razu, na 8 szpilek jest, środek 16 cm, Dojc ma taki ten stary, trochę nietypowe. Grubość 15 mm. Muszę sobie delikatnie podszlifować. Jak widzicie, chciałem, żeby były dopasowane. Sfazuję sobie tutaj przed spawaniem, żeby ten spaw jednak wtopił się na całą grubość. Walnę to czwórką elektrodą, dlatego jest ta spawarka. Ona ma moc. Poszlifuję, zrównam to, bo wcześniej tak było pospawane, że od tej strony zewnętrznej nie było nawet widać spawu, tylko od wewnątrz. Ładnie było wyszlifowane. Ja jeszcze nie wiem, jak będzie mi to pasować w ciągniku, czy ta strona, czy odwrotnie. Jak sobie już pospawam, to będę sobie przymierzał do ciągnika, żeby uzyskać ten rozstaw, który planuję, czyli 180 cm. Ta felga trochę, jakaś taka felga, gwiazda bardziej zużyta, tamta elegancka, poszlifuje się, one zostały wypiaskowane. Także jak jeszcze się uda to w miarę sprawnie zrobić, to może pomaluję dzisiaj. Przyspawałem taką podpórkę, tam jeszcze sobie dystansę 2 znajdę. Położę tarczę, tą kryzę, kryza jest już dopasowana, tylko trzeba jeszcze trochę poszliwować brzegi, żeby ten spaw, bo to jest gruby materiał, 15 mm kryza tutaj jeszcze jest trochę grubiej, trzeba poszlifować, żebym spawarką to przytopił na wylot. Take me up to heaven. Yeah, she got me reaching still. Nothing to stop me falling. Who knew that looks could kill? I don't wonder why I'm breathing heavy, like the weight of it's on my chest. On my chest, cause it ain't no lie, I need it more than any metaphor could express. Could express, could express. If flux can't kill, maybe I'll die tomorrow. Jest już dopasowane, pomierzone, czy jest na środku, od tej dziury łapię sobie do brzegu, popodkładane, równo jest co do milimetra, tylko myślę, że najlepiej to by było przymierzyć na ciągniku. Teraz przyspawać lekko, równo się, licuje się z górą. I no co, trochę mi to zajęło dopasowanie, bo zabawy jest, ale to naprawdę wymaga precyzji, żeby tak mi traktor nie jeździł.
pierwsza dopasowana. Nie jest to takie proste. Teraz idę na obiad. Zobaczymy, jak po obiedzie będzie szło. Została jeszcze jedna. Mam już drugą kryzę dopasowaną. Dopasowuję sobie na jeden punkt. Długo to szlifowanie schodzi. No ale staram się dokładnie to robić. Pokażę wam, jak pod spodem to wygląda. Tutaj mam płaskownik, a tu mam taki drut przyspawany na całą szerokość tej gwiazdy, żeby było równo. Centymetrowe podkładki. Kładę, sprawdzam poziomicą, jest dobrze. Lepiej mi to chyba teraz wyszło jak w tej pierwszej. W tej pierwszej się gorzej namęczyłem, bo dałem sobie tylko na środku tą winklówkę. I jakiś przechył lekki był. Teraz sobie pomyślałem, żeby dać dwa tutaj. To nie można rzucać, bo ta jest delikatnie przyspawana od spodu. Jest równiutko. Zaraz będę sobie przyłapywał. Jeszcze co, sprawdzam poziomicą, ale sprawdzam po tych brzegach. One lekko wystają. Bo tutaj, w tym miejscu, wcześniej ktoś już spawał. Także tej krawędzi to ja nie jestem pewny, czy ona jest równo. Tej jestem pewny, bo jest oryginalna. A tutaj to nie wiem, to jest tak wyszlifowane, że nie widać tego spawu. Ale tutaj był kiedyś. Że jeszcze sobie sprawdzę te odstępy, żeby było centrycznie, ale jak już szlifowałem, to szlifowałem tak, no do milimetra trzeba to zrobić. Jeszcze najlepiej sprawdzić na traktorze, jak to wychodzi. I to spawanie, wiecie, no po trochę trzeba będzie spawać, żeby nie pościągało i nie pokrzywiło. Tak to wygląda od dołu, tak jak wam mówiłem, od tych krawędzi sobie łapałem, żeby było równo. Zaraz sobie tu przyłapię, tam przyłapałem. Ona w tą stronę więcej wystaje. Z tamtej strony jest płaszczyzna na równo zrobiona. Tutaj do środka. No jeżeli będą do środka, bo przy traktorze to jeszcze nie wiem, jak mi to wyjdzie. Ustawienie tego rozstawu. Teraz sobie to pod... A może jeszcze przyłapię i dopiero to pozabieram. Będę się właśnie brał za malowanie felg. Lakierem już ma sobie rozrabiam. Dlaczego tak kolorowo, łaciato? Zabrakło mi podkładu epoksydowego. I tak skończyłem. Niepotrzebnie tą jedną felgę w środku malowałem podkładem. Mógłbym sobie teraz zwykłym skończyć, a tak tamta strona jest pomalowana dobrze. To właśnie mi zabrakło mi na jedną gwiazdę. Można by tak powiedzieć, trochę tutaj poprawiłem zwykłym jedną gwiazdę. Od środka tam jest na szaro. Zaraz to będę malował na ten właśnie szary kolor. Tu możecie sobie zobaczyć, jak pospawałem. No ta felga może nie jest taka idealna, troszkę porzewiała. Ale tak to wyszło, pospawane jest dokładnie. Długo mi to bardzo zajęło, nie ma tego na nagraniu. My się skupiłem na spawaniu, szlifowaniu. Cały dzień z tym mierzeniem. Przymierzałem do ciągnika. Na tej gwieździe to jest odchył, może być najwyżej 1 mm. Tutaj jest wycentrowane elegancko na śrubach. Tylko są felgi pościągane. Musiałem znowu być na wulkanizacji, tak jak z przednimi. I tak, bo sobie zepsułem dętkę. Ale jak się coś robi, to zawsze są jakieś dodatkowe koszty. No co, nie będę czekał, zanim bym zamówił ten podkład. Minie kilka dni, bo już chcę po świętach poskręcać całkiem ten traktor. Chociaż jeszcze puszkę i tak mi będzie brakować podkładu, bo muszę pomalować błotniki. Ale zanim je zrobię jeszcze, także
zdąży przyjechać kurier, biorę się za malowanie. On my chest, 'cause it ain't no lie.